pasażerzy z nim, siedzimy już w samolocie, czekamy na odlot. Czekamy, czy ktoś koło nas usiądzie, bo Paty jak zawsze chce siedzieć przy oknie. Ja tak myślę, czy aby na pewno nikogo nie będzie, mam nadzieję, że nie. Chyba jest wszyscy weszli, także oby, oby. Także zobaczymy, no i za chwilę startujemy. Się fuksło komuś, ktoś leci przy oknie. Nie ma nikogo obok nas, także szykujcie się na filmiki z okna. Siedzimy na miejscach przy tym takim wyjściu ewakuacyjnym, więc mamy trochę więcej miejsca na nogi, ale dostaliśmy takie kajteczki, jeżeli zaczniemy spadać, to musimy pomóc innym, ale coś czuję. Okazało się, że pani stwierdzi, to jest wąski. No, także jak samolot zacznie spadać, to chyba każdy będzie patrzył na siebie, bo ja nie mam zamiaru nikogo jadać. Ja oddam ludziom tą kajeteczkę, nie chcę. Odebraliśmy właśnie vana. Przejdźmy do centrum. Mam go pokazać. Tak, przejdźmy do centrum po zakupy spożywcze, ale zanim właśnie zrobimy zakupy spożywcze, to zrobimy szybki wantur, póki jeszcze jest czysto. W miarę ogarnięty. To zaczynamy. Tutaj mamy kabinę. Ogólnie nówka samochód. 3600 km przejechane. Kabina jaka jest, każdy widzi. A tutaj mamy tył. Uwaga, idę do środka. Trochę już naszych plecaków jest, oczywiście. Tak mi się to prezentuje. Trochę zmniejszę, żeby było lepiej widać. Dobra. To łóżko jest rozkładane, to można po prostu tak sobie przerzucić. Tak, to się składa na tak. Te może poduszki. Później pokażę, jak to wygląda, jak już będzie rozłożone, o ile nie będzie za dużego bałaganu. Tam mamy wszystkie gajenki. Tak. Tutaj stolik, no w miarę taki podstawowy, idziemy teraz na tył. O. Dobra. Z tyłu mamy takie tutaj... schowki, szafeczki zamykane. Zapomnieliśmy zamknąć, jak wyjeżdżaliśmy. I teraz w jednej mamy jakieś kuchenka, naczynia, kuchenki. Tak, jakieś takie rzeczy typowo kuchnie. Czajnik widzę. O, apteczka pierwszej pomocy. Mhm. Lodówka po środku. Tu mamy lodóweczkę, jak się otwiera, o w ten sposób. Pan włączył już. Nie ma tutaj litrów ta lodówka? Zimno. Nie wiem, w sumie. Nie ma litrów, ale... No, ale taka w miarę pojemna. Wystarczy nam. Dobra, a po drugiej stronie jest. A tu mamy takie wysuwane. Tu trzeba nacisnąć tą niebieskie. Jeszcze nie umiemy tego za bardzo ogarnąć, więc... Nie wiemy, pokażemy wam kiedy. To niebieską też nacisnąć, jak pan naciska i ciągnąć. A kto wyciąż? No też naciska. Dobra, raz ogarnęliśmy, o co chodzi. Dwuosobowy wan w takim razie. No i tam mamy zlew. W sensie pompkę oczywiście taką standardową ze zbiornikiem wody. Mhm. Tu mamy zlew, który później się opróżnia, także nie koreczek. Będziemy zaśmiecali środowiska. Tak. I cena? Płaciliśmy za niego 1650. Tak. 1650. Za 9 dni. Tak, za 9 dni. No to jeszcze tak szybko z boczkiem, jak to on wygląda. Taki typowy. Wanik. Dobra, idziemy na zakupy. Tak jest, idziemy kupić jedno. No i kawa i wyprawa przyjechała na piękny punkt widokowy. Przyszliśmy się ubrać, bo już jest trochę zimno. No ale jesteśmy na górze 1270 metrów nad poziomem morza. No i zaraz wam pokażemy, jak mam kawa i wyprawa pokaże widoki. No zapierające dech w piersiach. Widokowy. Zapraszamy, uwaga. O. Tyle, tego widać. Tam gdzieś jest Hobart, znaczy gdzieś, no zaraz, to już widać pięknie, nie? Jakie mamy szczęście, Paty? Nie wiem, czy to jest nasze szczęście, czy to takie chodzi? Mamy szczęście, że w drewnianym kościele nam cegła na łeb spadnie. No po prostu musimy sprzedać jeszcze raz i tyle. Tak jest. Thank you.
Tak, czyli zbudowali go 200 lat temu pewnie, 1823. A teraz to jeszcze drogi nie oddadzą do użytku, a już trzeba ją naprawiać. Kawiarni kawkę, oczywiście. Wzięliśmy sobie orzechowe ciasto. I powiem wam, że to jest jedno z najlepszych ciast, jakie jadłem w Australii. I jest po prostu pycha. Bo ogólnie ciasta australijskie nie są aż takie dobre, ale to naprawdę bajka. Kaczka już na nie czeka. O kurde. Nie dostaniesz.